Komisję sędziowską prowadzi sędzia główny zawodu pan Jacek Mazurkiewicz. Bar z Gorzów. Delfinek Chodzież. Kościerski Wap. Finał Pucharu Polski w roku 2013. Jest to finał nietypowy, ponieważ w tym właśnie roku obchodzimy, jest to lecie Związku, Polskiego Związku Podkomunikowania. Dzień dobry Państwu. Wszystkich przywitać na Pucharze. Chcę jasno stwierdzić, obiekt należy do Polskiego Związku Podkomunikowania, do Państwa jako członku związku jest ten cały majątek. My z panem admirałem tak naprawdę rozpoczynając i wdrażając pomysł pana admirała, aby taki obiekt na wybrzeżu powstał, padło na Kościerzynę. Jesteśmy wdzięczni Polskiemu Związkowi, prezesowi panu admirałowi Czajkowskiemu, że dzisiaj możemy na tym pięknym obiekcie się spotkać. Witam Państwa raz jeszcze. Dziękuję za przybycie wszystkim ekipom, dziękuję trenerom za wysiłek włożony w proces szkolenia, panu prezesowi i całemu zarządowi za trudną, męską współpracę, ale obiekt ma się dobrze, technicznie widać, że niczego, pomimo że już funkcjonuje kilka lat, niczego nie brakuje. Życzę wszystkim udanych zawodów, samych sukcesów, młodzieży, wytrwałości w tym pięknym sporcie. Przepiękny, bardzo funkcjonalny obiekt. Mam nadzieję, że zawody dzisiejsze, które właśnie się rozpoczynają, jak i przyszłe zawody będą się tutaj odbywały. I basen służy zarówno społeczeństwu miasta Kościerzyny, jak i okolicznych miejscowości, ale również sportom wyczynowym, jakim między innymi jest sport płetwonurkowy. Debiut udany, życiówka, no pewnie. Super. Michał, miękki dasz. Julian Piona dopłynął, 8 dał radę, widzisz. Super. Super. Na torze pierwszej trybunie Julian Zalewski, mapa Kościerzyna. Na torze drugiej Marcin Majewski, mapa Kościerzyna. Na
Kozie III, Maria Wałachowski, Jedyny Kozierz. Na miejsca! Kiedy 20 lat temu rozgrywaliśmy Mistrzostwa Świata w pływaniu w płetwach, nikt nie spodziewał się, że współpraca z Polskim Związkiem Płetwonurkowania osiągnie taki poziom. Dzisiaj mówimy o organizacji wielu imprez. Dzisiaj obchodzimy też w Kościerzynie 20-lecie Polskiego Związku Płetwonurkowania. Związek ma tutaj swoją siedzibę, na tym pięknym obiekcie. Powstały kluby w Kościerzynie, Klub Panta czy też inne kluby, które biorą także udział w tych zawodach, a zjechały dzisiaj kluby z całej Polski. To dla Kościerzyny wielka promocja, przecież zawody są dzisiaj transmitowane w internecie, można je obejrzeć w każdym miejscu na świecie. Dla Kościerzyny to wielki dzień, wielkie wydarzenie, ale też dobra, owocna współpraca przez te 20 lat z Polskim Związkiem Płetwonurkowania pozwala życzyć związkowi dalszych sukcesów, dalszych rocznic, a miasto promuje się także przy tego typu imprezach jak dzisiaj, kiedy rozgrywamy Puchar Polski w pływaniu w płetwach. To dla nas z jednej strony wyróżnienie, że to w Kościerzynie, a z drugiej strony też pewnego rodzaju wyzwanie na kolejne lata, aby tego typu imprezy rangi także ogólnopolskiej, a być może i wyższej zagościły do Kościerzyny. Wszystkim za te 20 lat współpracy bardzo dziękuję. Zachęcam do odwiedzania tego obiektu. Prowadzimy generalnie cały streaming internetowy. Ten obraz, który tutaj Państwo widzą, jest przepuszczany na żywo pomiędzy dwoma kamerami. Także będą mogli Państwo oglądać na Ustreamie lub na YouTubie na żywo całą relację. A następnie będą mogli Państwo wejść sobie na nasz kanał YouTube'owy kapasport.pl i obejrzeć sobie reedycję. Mamy jedną dostępną kamerę zegarową, która jest cały czas wyświetlana w rogu. Jedna kamera zawsze pokrywa linię z tej strony, jeśli chodzi o pływanie na basenie. Druga na samym końcu. W Kościerzynie jesteśmy po raz drugi. No i nie powiem, że całkiem przyjemnie nam się tutaj spędza czas. Wujka, dajesz prezentację. Troszeczkę wyżej. Dobrze. Wyżej, nie niżej, wyżej. Dobrze, tor trzeci. Bartuś, nie wiem, czy mnie słyszysz, ale nie ucinaj głów. Od 2005 roku jestem członkiem kadry narodowej. Jestem wielokrotną mistrzynią Polski seniorów oraz rekordzistką Polski oraz medalistką Mistrzostw Świata i Europy. I już trochę lat pływam i zapisałam kilka stron w karcie historii Polskiego Związku Płetwonurkowania. Jak mi się w ogóle zaczęło, że pływasz? I tak to... Zaczęło się tak, że miałam skrzywienie kręgosłupa i po prostu lekarz zalecił mi pływać i od 10 roku życia trenuję pływanie. Bardzo podoba mi się ten obiekt, zarówno rekreacyjna strefa, jak i tutaj basen. Bardzo, bardzo mi się podoba. Czy dzisiaj tak wybrałaś udział w zawodach? Tak, płynęłam dzisiaj dystans 100 metrów Biffins i zajęłam pierwsze miejsce. I na torze szóstym popłynie Maja Bachewicz, Magda Kościerzyna. Te zawody organizujemy już po raz kolejny, po raz enty. Jest to finał Pucharu Polski, czyli jest to ostatnia runda z wszystkich innych rund, które się odbywały w tym roku. W związku z czym nagrody są i za tą rundę, i za całokształt wszystkich innych rund. I proszę Państwa, to są zawody, które są nietypowe, dlatego że
Są to zawody, które są połączone z obchodami 20-lecia Polskiego Związku Płetwonurkowania i w związku z tym jest taka duża ilość zaproszonych gości, VIP-ów, osób, które przyczyniły się do rozwoju związku i również do budowy tego obiektu, który jest też własnością Polskiego Związku Płetwonurkowania. Jest to obiekt wybudowany we współpracy z gminą Kościerzyna, z miastem Kościerzyna i ze starostwem, z powiatem kościerskim. Proszę Państwa, w związku z tym tak te są obchodzone troszeczkę bardziej hucznie niż zwykle. Natomiast jeżeli idzie o stronę sportową, mamy tutaj właściwie przekrój wszystkich utytułowanych, utalentowanych zawodników zdobywających medale na Mistrzostwach Świata i Europy. Wyniki sportowe są jak do tej pory bardzo dobre. No, nie było czasu, żeby sprawdzić, ile padło, czy padły jakieś rekordy Polski. Natomiast ten basen zawsze się cieszył dużym uznaniem wśród zawodników ze względu na fakt, że jest on nowym obiektem, wyposażonym jest w szerokie tory według najnowszych standardów, najlepszej klasy, aparaturę mierzącą czas zawodników, no i przede wszystkim trybuny, których na wielu tego typu obiektach brakuje. Tutaj pomieścimy wszystkich 300 osób, które się tutaj mogą zjawić i oglądać nasze zmagania. Zawody trwają 2 dni. Trwają 2 dni, dzisiaj trwają do wieczora, jutro od 10 rano startujemy z drugim blokiem zawodów. Niektóre osoby zostały dziś odznaczone. Tak, więc to były odznaczenia, tak jak mówiłem, za pomoc, udział w budowie związku, ponieważ związek obchodzi w tym roku 20-lecie swojego istnienia. No i z takich tutaj głównych uczestników, no to był pierwszy prezes Polskiego Związku, który przez 2 kadencje sprawował swoją funkcję. Jest to admirał Jędrzej Czajkowski, w tej chwili emerytowany. No i oczywiście pan burmistrz Zdzisław Czucha, jako przedstawiciel miasta Kościoła. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję organizatorom, a przede wszystkim zarządowi Polskiego Związku, że prowadzi ten związek we właściwym kierunku, rozwija sport, który moim zdaniem jest kapitalny zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży.